żona miosa, ale kurde, przejechałem, był garaż Skiblendera i cały Jowik, ale gadałem przez telefon, kurcze, i mi to przeszło, ale tak, bateria jest na wyczerpaniu, nie wziąłem ładowarki, a tu nie ma USB, nie wziąłem powerbanka i będę nagrywał, dopóki pozwoli kamera. I tyle dzisiaj nagrywania będzie. Chyba że z telefonu nie, bo nie będę miał jak telefonu ani ustawić, ani co. Chyba że gdzieś tam na pauzie się mi uda. A autobus ma te USB dla pasażerów. To podładuję i może się uda. No, tak sobie. Widzicie? Tam jest, są dla pasażerów USB. Teraz jedziemy wzdłuż Miosy. I nie było Skiblendera, więc pływa, on tam w weekendy pływa, wakacje się już skończyły, ale pewnie dalej jeszcze pływa. I za chwilę będzie taki duży most, który właśnie będzie na drodze tej E6, który idzie w stronę Hamar. A ja pojadę nie na ten most, tylko w lewo jakby dalej do Hamar. Ten most też kiedyś będą rozburzać i inny budować obok, ale to doszło już do skutku, czy budują to, nie wiem, bo tu nie byłem dawno. Nie byłem tu 5 lat. To jest godzina 18:40. Zajadę gdzieś na 19 pewnie. 34 minuty im pokazuję. No, 19 z minutami. Tam na tej stacji zrobię 30. I no i tam z 10 minut przed pojadę się podstawić na tą stację, żeby zobaczyć co i jak tam. Nigdy tam nie byłem, ale mała stacja, tak mi się nie ma problemu. W każdej chwili może urwać, to urwie i tyle. Słaba ta bateria, ale tak nagrałem tam przecież 20 minut i było coś, że tak się... Jakbym był mądry, to tam jest miejsce, bo to na takiej półce leży ta kamera. Można było powerbanka podłączyć i by było z głowy, no ale też w domu mam taki 2-metrowy kabel USB, to by dostał tam do tego, do pasażera pierwszego USB, no ale jak to u mnie bywa, nigdy nic przygotowane. No i co, i dalej, za mną nikt nie jedzie wiele, a tutaj w kierunku północnego samochody walą. Teraz się wyłączy bateria, to zaraz ją wypnę i podłączę ją do ładowania i pojadę sobie dalej, żeby było gotowe. Zresztą na pół godziny to ona się naładuje chyba. Nowy asfalcik, ciekawy kto kładł, może chłopaki z Hamaru, czy z Hamaru, z tej firmy, w której jeździłem troszkę. Teraz też chcieli, żebym jeździł, a niestety jest też z przyczyn takich technicznych nie mogłem. Nie mogę, bo to chodziło też o październik. Cały czas potrzebują kierowcy. No już, ale tu ma tego takiego, kto już ma papiery z Norwegii i wszystko i mógłby przyjść i jeździć i najlepiej, żeby coś tam gadał po norwesku. Po angielsku też będzie, ale musi być kumaty, żeby wiedział o co chodzi. Ten szef nie chce jakichś takich nowych z Polski już. Nie wiem, może się tam miał problemy z takimi kierowcami. A i właśnie 33 minuty muszę zrzucić któryś ten filmik. To też chwilę trwa. Zrzucę ten najkrótszy i zostanie mi 40 minut. Coś tam włączę. Co, jadę już godzinę 47. Pauza 15 zaliczona. Tak jak pół godziny. Znajomego na herbatce zeszło się pół godzinki, no ale to chodzi o to, żeby podzielić ją, żeby... A teraz i 405 też by mi wyszło tak naprawdę, bo mi wyjdzie. Też jeszcze zboże, żyto chyba takie.
pięknie skoszone, jeszcze zielone takie mamy. Co to za sprzęt? Dodajmy do asfaltowania takie próby. Jakiś pomimo z taką przyczepą, nie wiem, czy to było widać, czy to było. No i co? I niosę, widać! Teraz już się nie pomyliłem. Na pewno. Zobaczymy ile styknie, znaczy 5 minut nagrywa, zobaczymy ile styknie tej baterii. Już u mnie to na czerwono pokazuje przekreśloną baterię. Może gdzieś jest jakieś USB, ale ja teraz w czasie jazdy to ja tu nie będę szukał. Po lewej stronie mam tylko zwykły od zapalniczki ten, niestety. Większość gdzieś przy radiu czy coś ma USB, ale ten nie widzę, żeby miał. Zresztą nic by mi to nie dało, bo i tak bym musiał kamerę ściągnąć. Co? I znowu z górki zjechane, jesteśmy na wysokości jeziora. Ludzie mają tu kurde fajne domki przy samym jeziorku. Łódeczki przycumowane, jak chcą to na rybki, tu jest szczupak, tu są okonie. Ryby stąd można brać, można bez karty na miosie łowić. Kiedyś jak widziałem, jak Polak targał szczupaki, nie tylko tam różni wątkują. Sam tam kiedyś jakieś okonie połapałem. Wiele tam nie chodziło na te miosy, ale kilka razy tam jak nie miałem co robić, to poszedłem na te ryby.
Majdekę. Ale to, że maszyny z Majdeki nie wiadomo jakie. Widzimy porządny asfalt. Jeżdżą. Dobrze, że nie robią dzisiaj. Oslo Hammer E6.